open boxy. Słuchajcie, przyszła książka ze fakturą, z rachunkiem. Wiecie, co to jest? Akademia Ducha i jej nowy kalendarz. Znaczy głupio w marcu, może dopiero wyszedł, ale... Znaczy się chyba szybciej wyszedł. Może szybciej, a tu mamy jakieś cosie. Czekajcie. Pewnie ładne... Nie, to jest po prostu... A nie, to słuchajcie, jest kluczyk ze wskazówką. Taki od drobiażdżek, proszę bardzo. Dołożony. I kompas, który anioł gdzie pewno przeczytam, może zrozumiem. No i co? Kalendarzyk z różnymi rzeczami. No w bliźniętach pełnia, w skorpionie. Czy są jakieś takie? Ja to przejrzę i wam oczywiście zdam relacje. A tak jak mówili, że ona jest bardziej anielska, to tak niekoniecznie. Po prostu kalendarz. No, także będę oglądać i będę wam mówić co i jak. Ale okładka jak zwykle majstersztyk. W tamtym roku też była ładna. Także Akademia Ducha i ich Księga Magii. I jeszcze słuchajcie, hol zakupowy, czyli rzeczy, które dostałam albo kupiłam. Tutaj słuchajcie, kupiłam dwie książki do recenzji, Odcinanie Węzłów Energetycznych i Księgę Magii 2019 z Akademii Ducha. Zobaczymy, co tym razem przygotowali. Także na pewno pojawią się recenzje na kanale i to są takie dwie książkowe rzeczy. O, jaka dziwna perspektywa na czaszki. Z rzeczy, które do mnie przyszły, to mam tutaj jeszcze taką świecę, która podobno ma zmieniać kolory, jak się ją pali. Małą buteleczkę. Fokusuj. Małą buteleczkę z bursztynem. Notesik, który pachnie czekoladką. Świeczuchę. I zapachowe kredki. Poczekajcie, ja je tutaj jakoś otworzę. Zobaczymy, czy się będą nadawały do malowania w fajny sposób, ale na pewno są zapachowe i pod tym względem całkiem fajne. Także taka ciekawostka. No i dalej będą z Ikei. Kupiłam sobie zapachowe podgrzewacze. One bardzo ładnie pachną. Je uwielbiam. I naklejki, które, no, po dwie tekturki takich naklejek, które można wykorzystać na przykład w bullet journalu. Ich tutaj chyba jest sporo z tego, co patrzę, tych bloczków, także warto. I po bardzo dużych przecenach w CIA, bo tam była obniżka o 50%, jeszcze 50% z 50%, zakupiłam taką bluzkę we paski. Ma bardzo fajny dekolt, bo można go rozszerzyć na ramiona, także wygląda naprawdę słodko, a paski uwielbiam, także tak wygląda w całości. Bardzo fajny, luźny, zapinany na ekspres sweterek z taką srebrną nitką. Tutaj ma takie plantelki, na dole też srebrna nitka. Luźny, może czynić rolę kurteczki albo bluzy. A jest sweterkowy z takiej dobrej, ciężkiej przędzy. Bo to wełna to nie jest, ale ciężka przędza na pewno. Dekolcik też ładnie ozdobiony. I kolejna bardzo fajna bluzka z takim dekoltem, który udaje jak gdyby podwójność. Z bardzo fajnymi rękawami, które można zebrać. Ja lubię takie dziwaczne rękawy. I też w drobne paseczki z takiej dosyć dobrej jakościowo bawełenki. Także te
też fajnie wygląda. To też, to akurat nie było na przecenie, kosztowało 50 zł, ale bardzo ładne. I ostatnia bluza z ludowym motywem. Krótka, ale jak się założy do tego dłuższą bluzkę, to będzie dosyć dobrze wyglądało. Zapinana z takiego śliskiego materiału. Też bardzo fajna. Rękawek taki 3/4. I bardzo ładnie przy dekolcie tutaj zrobiona. No mi się bardzo podoba. Taki marszczony komin niewielki. Bardzo fajnie to wygląda. No i motyw ludowy. Bardzo ładny. I tu też była przecena 50 i 50, więc warto było. Przyszły nam takie fajne materiały cekinowe. Tutaj widzicie jeden z nich. Dzieją się miniaturki do poranków, może wieczorów. Ten jest taki złoto-biały, cekinowy. Znaczy ma dwojaką funkcję. Z jednej strony robi za dobre tło do zdjęć, ale z drugiej strony podobno jak się będę denerwować, to dostanę do głaskania. I tu o, proszę, przy pracy się dzieje. Mini, mini. A na złotym też ładnie wygląda. Nie myślałam, że tak, myślałam, że będzie blado, nie? No właśnie, a to na zdjęciu... Ładnie, no. Też błysk. Blask. Superaście. Widzicie, życie, jak to życie influencera. Wiecznie na fali. Incepcja. A tu mamy drugi materiał. Robimy tak do tła, żeby coś móc napisać. Jest, te cekiny są czerwone albo zielone. Myślę, że fajnie wyglądają. A jak Wam się podobają? Incepcja. A tu cekinowo. To jest drugie tło. I teraz jeszcze trzecie. A to jest syrenka. Syrenka też jest ładna. Ona się tak mniej na czarne się robi. Ale też mi się podoba. Błyszczy się w każdy możliwy sposób. Bardzo fajnie. No, takie trzy materiały mamy na razie. Potem się jeszcze może co dokupi z czasem. Zobaczymy, nie? Mhm. Ładne. Idzie wiosna. Trzeba podreperować swoje zdrówko. Także u nas na tapecie będą ku sprawdzaniu suplement diety naturalna witamina C i również Colway witamina C z kolagenem, suplement diety, eliksir doktora Słonia, czyli specjalistyczny kosmetyk do pielęgnacji podrażnionej skóry. Nie, to nie jest kosmetyk, to jest notesik z Tigera, ale wiecie, że pachnie czekoladą. No, to jest właśnie śmieszne. Albo wrażenie, albo tak faktycznie jest. Słodziaczek. Teraz otwieram pudełko, żeby Wam nagrać łysko. Nie mam niedojedzoną czekoladę. Mhm, dokładnie tak. Oraz maseczka oczyszczająca. Minerały z Morza Martwego. Maseczka regenerująca, argan i awokado. Maseczka rozświetlająca, grejpfrut, aloes, witamina C, witamina E, kozie mleko. Może być śmieszny zapach. I maseczka odmładzająca, kolagen, hialuron, jakieś dziwne rzeczy, masło shi z witaminą E. No, także takie rzeczy tutaj się znajdują, są i zobaczymy, jak to na wiosnę zadziała. A była też promocja w Rossmanie, dlatego jak brało się dwa produkty, dwa tańsze były gratis. Najzwyczajniejsze szampony na świecie, ale po prostu szampony zużywają się gęściej niż, nie wiem, cokolwiek z kosmetyków. Dlatego tak sobie myślę, że za 35 zł 4 szampony to jest dobra sprawa. Znaczy jeszcze kocia karma była, więc w sumie za 30 zł. I wzięłam sobie L'Oreal Elsev moc glinki. Tego miałam normalne. Tutaj wzięłam magiczna moc olejków włosy potrzebujące odżywienia. Zobaczymy, czy nie będzie coś na zasadzie przeciążenia, ale no spojrzymy. Wzięłam sobie Elsa włosy osłabione z tendencją do łamliwości. Mam długie, więc takie szampony się przydają. I Botanik Garnier, Botanik Terapii, zielona herbata, on fajnie pachnie. Oprócz tego oczywiście w chińskim Chińczyku
świeczki Tropical Sunshine, bardzo fajna. I Always Love You, też taki ładny zapach. I w chińskim Chińczyku były jeszcze dwa długopisy, które są jednorazowe, acz świetnie piszą, bo mają 0,7 mm wkład. Tutaj mają też taki zaznacznik, którego mało używam, ale one są bardzo fajne. Mają czarną czerń atramentu. Dlatego sobie wzięłam dwa. Mam jeden, jak się jeden wypisze, to po prostu sobie wyrzucę i sobie kolejne będę używała. A są po złoty 50, więc w cenie wkładu w zasadzie. A bardzo nimi się wygodnie pisze. Także jeszcze takie rzeczy zakupowe tutaj powstały. No oczywiście zostałam zmuszona przez kwiatkę, żeby na tle nagrywać, bo jest tło kupione i po coś jest. Więc trzeba na tle nagrywać. Proszę, tak. Nagrywam na tle. Teraz mi pokażę moje tło. O, dobra, oddaję Ci aparat w ręce Twoje, przekazuję ducha mego. Dobra. Pauza. A ja tutaj coś robiłam, końcówkę zostawiłam, żeby Wam pokazać, jak ładnie było. Tudum, tudum. O, sorry. Takie ładne było. Patrzcie, kochani. Ja tu robię zdjęcie, a tu co robi kot? Przyszedł i pozować. Proszę. Kicia, co tu masz? Dasz mi? Nie. Kicia kocha pentagramy i złoto. I złoto. I tak się, o, umościła. I tyle w temacie. Kitek? Nie. Będzie spała na cekinach. Normalnie gwiazda. Kici, kici, kici. Chodź. Tyle w temacie. A to jest mój nowy zakup z Glam Shopu. Turbopigmenty, jakieś cienie kupiłam, słuchajcie. Kupiłam oczywiście coś syrenkowego, coś w ciemności, coś w jasności, w złocie takim. Ale zaraz Wam powiem, tu mam, jeszcze to. Proszę bardzo, oj, ciemny fiolet. Powiem Wam, jakie są nazwy tychże. Nazwy tychże. Będzie mi wylatało. Pierwszy się nazywa, niech to się jakoś nazywa, Turbo Glow Gasolinia, numer partii. Turbo Glow to jest nazwa? Może. Dobra, mamy ten niebieski mermaidowy, który się nazywa Laguna. Czyli tu jest nazwa, słuchajcie, już wiem, gdzie jest nazwa. Nazwa jest Gasolina. Dobra. Laguna. Laguna, fajny. Zamykamy dalej i mamy lila, po prostu zamykamy dalej i mamy kolor pantofelek. Okej, niech tak będzie. I nie mam paletki do nich, więc będę musiała jeszcze jakąś magnetyczną paletkę podać w ogóle. I mamy jeszcze jean. No myślę, że są naprawdę ładne kolorki. No jak to wiecie, jakość Glam Shopu jest wysoka, ładnie to wszystko wygląda, ładnie się rozprowadza. Myślę, że jakiś makijaż sobie tutaj zapodam, jak będę widoczna na wizji. Także zobaczymy. A to wniosek, wróżka też człowiek, malować się powinna.